przed chwilą na zdjęciach, na ekranach Państwa telewizorów, a teraz już obok mnie w studiu Katarzyna Kołodziejczyk, niedługo lekarz weterynarii, po stażu, jak widzieliśmy, odbytym w Afryce, a dokładnie w RPA. Ten staż to była na pewno ogromna przyjemność, ale ten staż natchnął Cię do kolejnych działań, kolejnych wyzwań. Zdradź nam jakich. Tak, podczas tego stażu miałam możliwość pracy ze wspaniałymi ludźmi, ze wspaniałymi zwierzętami. Zakochałam się w Afryce totalnie, całkowicie. I to, że mogłam poznać te zwierzęta tak z bliska, nieraz ich dotknąć, uświadomiło mnie w tym, jak one są wspaniałe, jak są dla nas ważne. I jak wiele zagrożeń na nie czyha. Tak, tak. Niestety mogłam z bliska zobaczyć, jak wygląda ich sytuacja. To, jak są zagrożone, jak każdego dnia czyhają na nie kłusownicy i źli ludzie, którzy chcą je skrzywdzić. No i z każdym dniem niektórych gatunków jest coraz mniej. Dla przykładu, dziennie średnio zabijanych jest 96 słoni i 3 nosorożce, a według prognoz ostatni dziki nosorożec zostanie zabity w 2021 roku. To jest bardzo blisko. Mamy bardzo właściwie mało czasu. O tym, że zwierzęta, wiele gatunków jest zagrożonych wyginięciem, wiemy od wielu lat, ale co można realnie zrobić, żeby przeciwstawić się tej sytuacji? Jeżeli chodzi tak, głównym rynkiem zbytu, jeśli chodzi o na przykład kość słoniową oraz róg nosorożca, jest Azja. My również podróżujemy do Azji i tam różne czyhają pułapki dla turystów. Wiadomo, wszyscy chcą zarobić jak najwięcej pieniędzy, proponują różne rzeczy, trzeba tego spróbować, to jest nasz specjał, to jest jakaś rzecz, którą jest, możecie zobaczyć tylko u nas i trzeba takich rzeczy się wystrzegać, trzeba po prostu wiedzieć, nie iść wszędzie ślepo i... Czyli trzeba edukować ludzi, to przede wszystkim, żeby byli świadomi tego, że pamiątki, które kupujemy gdzieś tam w świecie, mogą powodować zabijanie po prostu zwierząt, tak? Dokładnie tak. Również w Afryce problem jest taki, że jak ja się tego dowiedziałam, to byłam po prostu wstrząśnięta tym, że lwy w Afryce są hodowane tylko po to, aby turyści, którzy przyjeżdżają do takich specjalnych ośrodków, zajmowali się małymi lewkami, które są odebrane rodzicom. Czyli pozwalają ludziom na to, żeby weszli do środka, przytulili, nakarmili. Tak, tak. A następnie po pewnym czasie te lwy, kiedy już trochę podrosną, są już niebezpieczne, są po prostu sprzedawane, żeby myśliwi z całego świata mogli przyjechać i za duże kwoty je zabić i wziąć do domu. To niesamowite, bo w zasadzie chodzi o to, że wszyscy jesteśmy w pewien sposób okrutni. Czasem nie zdajemy sobie z tego sprawy, że nasze działania mogą powodować no właśnie zagrożenie dla takich wspaniałych zwierząt. Obcowanie z nimi, no chyba nie ma nic piękniejszego niż zobaczyć je w naturze. Chcesz działać, myślisz, że uda Ci się coś osiągnąć? No myślę, że tym wyjazdem już pokazałam, że nie poddam się. Dużo osób mówiło, że to się nie uda, gdzie tam ta Afryka. Jestem pewna, że mi się uda. Staram się dotrzeć w jak najwięcej miejsc, jak najwięcej osób wyedukować. Zaczynam nawet od małych dzieci. Już prowadziłam parę lekcji w szkołach. Teraz będę również spotykać się ze studentami, innymi ludźmi. No i oczywiście chcę wrócić do Afryki, bo to, co robię tutaj, to edukowanie to jedno, ale chcę pojechać tam na miejsce i tam również zrobić coś dobrego. Do tego możemy Ci pozazdrosić. Trzymamy kciuki, żeby się to udało. Niedługo w Johannesburgu odbędzie się międzynarodowa konferencja, która poświęcona będzie właśnie metodom ochrony tych dzikich. Już była. Tak, właśnie dopiero co się skończyła. No ale myślę, że i naukowcy, i tacy pasjonaci jak Ty będą cały czas myśleć o tym, co jeszcze można zrobić, drodzy Państwo. Wesprzyjmy tę młodą osobę i tych wszystkich, którzy działają w ten sposób, chociaż dobrymi myślami. Dziękujemy Ci bardzo, Dziękuję bardzo, że chciałaś nas odwiedzić. Dziękuję bardzo. Katarzyno, jesteś bardzo dzielna. Szacunek i powodzenia. Dziękuję. I tak oto powoli nasz program zmierza do końca, a zakończymy go akcentem muzycznym na naszej